In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Nie istnieje wystarczające zrozumienie niebezpieczeństwa, jakie religia Soboru Watykańskiego II stanowi dla Kościoła katolickiego, ani wynikająca z tego konieczność odmowy religijnego poddania się jego pastorom. Ważne jest, aby wskazać na błędy Soboru. Ale chociaż błąd jest złem dla umysłu, złem dla intelektu, to z mojego doświadczenia wynika, że większość ludzi nie jest poruszona uświadomieniem sobie błędu, ponieważ jednym z efektów bycia w fałszywej religii, bycia zaangażowanym w fałszywą religię, jest to, że uśmierca ona umysł, a to uniemożliwia umysłowi łatwe odróżnienie prawdy od fałszu. Dlatego w tym kazaniu nie zamierzam niczego udowadniać za pomocą rozumowej argumentacji. Raczej po prostu przedstawić szkic moralnego i estetycznego świata, soborowej religii. Aby pomóc duszom zrozumieć niebezpieczeństwo, jakie ta fałszywa religia stanowi dla nich i dla ich dzieci. Jak wiecie, żyłem i pracowałem w tym środowisku przez wiele lat jako zakonnik, seminarzysta i ksiądz. I znam je bardzo, bardzo dobrze. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest, że Sobór Watykański II i jego bluźniercza msza, tak zwana msza Novus Ordo, wraz z jej fałszywymi sakramentami i niemoralnym kodeksem praw, stanowi fałszywą religię. Nie jest to religia katolicka. Jest to religia, która jest obecna w miejscach, które kiedyś były katolickie, ale nie są już katolickie. Następną rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że każda niekatolicka religia, która istnieje na ziemi, pochodzi od diabła. Została stworzona w piekle i na piekło jest ukierunkowana. Są one ukierunkowane na zniszczenie wszystkich katolików i Kościoła katolickiego. Nie są one alternatywnymi wyrazami wewnętrznych tęsknot, jak głoszą moderniści. Są one fałszywe i niezwykle niebezpieczne. Te fałszywe religie nigdy nie odniosą sukcesu w swoich wysiłkach, aby zniszczyć Kościół, ponieważ nasz Pan powiedział, że bramy piekielne nigdy go nie przemogą. Kościół nigdy nie zostanie zwyciężony. Wiemy, że jest to kwestia wiary. Nie oznacza to jednak, że Kościół jest odporny na wszelkie ataki, ani że nie poniesie katastrofalnych strat w różnych okresach. W rzeczywistości to właśnie powiedzenie, że bramy piekielne go nie przemogą, wydaje się sugerować, że będzie wielkie zmaganie między siłami zła a Kościołem. Współczesny atak, z którym mamy dziś do czynienia, jest właśnie tym zmaganiem, które wywarło bardziej destrukcyjny wpływ na Kościół katolicki niż wszystkie inne herezje w historii razem wzięte. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm symptomom, które pomogą nam zdiagnozować chorobę tej fałszywej religii. A dwie rzeczy, którym się przyjrzymy, to zamiłowanie do niemoralności i zamiłowanie do brzydoty. Wszystkie fałszywe religie kochają niemoralność i brzydotę. Najpierw niemoralność. Niemoralność w fałszywych religiach nie jest dostrzegalna, przeważnie w ludziach, ale przede wszystkim w duchownych, których wady, choć czasami ukryte przez jakiś czas, w końcu wychodzą na powierzchnię. Religia Novus Ordo wytworzyła falę niemoralności wśród swoich własnych duchownych, począwszy od tak zwanych papieży, a skończywszy na biskupach, księżach i zakonnikach. Nie jest przesadą stwierdzenie, że sprzyjali oni najohydniejszej epidemii grzechu i brudu, jaką kiedykolwiek widziała historia. Dusza zatrzymuje się z niedowierzaniem na samo wyzwanie przetrawienia tego wszystkiego. Ponieważ od czasu ukrzyżowania naszego Pana
Istoty ludzkie nie wyobrażały sobie, że taki stopień zła jest możliwy do popełnienia przez ludzi. Po pierwsze, zniszczyli świętą instytucję małżeństwa, modyfikując przeszkody konsensualne w prawie kanonicznym, aby bardzo łatwo było uzyskać unieważnienie małżeństwa. W praktyce oznacza to, że przywrócili rozwód, bez nazywania go rozwodem. Nie zrobili absolutnie nic, by powstrzymać falę nieskromności, pornografii i sodomii, która zalewa cały nasz świat i czyni go chorym od grzechu. W rzeczywistości promują te rzeczy, nawet z ambon. Słyszałem to osobiście. Są bezpośrednio odpowiedzialni za doprowadzenie milionów dzieci do grzechu. Po pierwsze przez to, że w ogóle ich nie katechizują, a po drugie przez systematyczne i celowe niszczenie ich niewinności i czystości. Awansowali na wysokie urzędy ludzi, którzy z praktycznego punktu widzenia powinni być uważani za potępionych. Unieważnili sakrament święceń, wywołując falę nieważnych kapłanów, nieważnych spowiedzi i innych nieważnych sakramentów na całym świecie. Karzą wiernych za okazywanie oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Ekskomunikują księży za głoszenie prawdziwych doktryn katolickich. Wydalają seminarzystów, którzy wykazują najmniejsze oznaki pobożności. Nie modlą się, nie czytają Pisma Świętego, nie studiują nauk Kościoła. Nie są zainteresowani naukami Kościoła. Ich ławki są puste, ich kazania są puste, ich seminaria są puste, ich zakony są puste. Pewnego dnia za dusze tych dzieci będą odpowiadali. Czy ich to obchodzi? Z pewnością nie wydają się tym przejmować. Z przyjemnością gaszą wszelkie ślady dobroci w sercach wiernych. To jest ich jedynym celem. Dlaczego rodziny nadal wysyłają swoje dzieci na uniwersytety i do szkół prowadzonych przez tych ludzi? Muszą zrozumieć, że ofiarowują swoje dzieci w paszczę bestii, potworów, które pożrą je duchowo i intelektualnie, pozostawiając je bezsilnymi i niezdolnymi, by stawić czoła złu współczesnego świata. Ci fałszywi ministrowie są również odpowiedzialni za najbrzydsze budynki, jakie religia kiedykolwiek stworzyła w historii. Stworzyli również najgorszą sztukę, jaką kiedykolwiek widziała historia. Gorszą niż ateistyczna sztuka europejskiego postmodernizmu. Wyprodukowali najbardziej mdłą i odrażającą muzykę, jaka kiedykolwiek powstała. I nie chodzi tylko o to, że produkują te rzeczy, ale wręcz je kochają. Kochają brzydotę. Brzydota religii Novus Ordo jest kolejnym symptomem jej fałszywości. Kolejnym symptomem jej niebezpieczeństwa dla dusz. Ponieważ niemożliwe jest, aby fałszywa religia produkowała piękne rzeczy. Katolicyzm jest jedyną religią, która tworzy cnotliwych ludzi i piękne rzeczy. Cnota katolików i piękno katolickiej kultury są pogardzane przez pastorów Novus Ordo. Wydaje się, że mają oni nieograniczone pokłady, pogardy dla zdrowej katolickiej moralności i piękna tradycyjnego katolickiego kultu. Gdyby ci ludzie zostali ekskomunikowani tak jak powinni, nie byłoby dziś kryzysu w Kościele, ale nie zostali ekskomunikowani. Jest to istotna różnica między Novus Ordo a innymi herezjami w historii. Pastorzy Novus Ordo, zamiast zostać ekskomunikowani, zostali wybrani na następcę świętego Piotra w najwyższym pontyfikacie. Z pewnością nie byli oni papieżami, ponieważ uznanie ich za papieży oznaczałoby uznanie Kościoła, który odpadł od religii katolickiej. Ale zostali oni ważnie wybrani na papieży. I ten ważny wybór jest tym, co sprawia, że ludzie nadal myślą, że ich papieże byli ważni. Są jednak dwie rzeczy, które sprawiają, że papiestwo jest ważne. Wybór i intencja. Kandydat musi zostać ważnie wybrany, a następnie musi mieć zamiar podjęcia obowiązków papiestwa, czyli nauczania, rządzenia i uświęcania wiernych katolików. W imię naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie zamierza podjąć się obowiązków papiestwa,
nie może być papieżem. Jest oczywiste, że pseudopapieże Soboru Watykańskiego II nie mieli zamiaru nauczać, rządzić i uświęcać wiernych w imieniu Chrystusa. Nauczają bowiem potępionych błędów, rządzą niekatolickimi prawami. Wyeliminowali sakramenty, główne środki uświęcenia. Zatem, ponieważ brakuje drugiego elementu zamiaru podjęcia obowiązku papiestwa, ich papiestwo jest nieważne. Należy również zauważyć, że wśród prałatów Novus Ordo istnieje obsesja na punkcie utwierdzania wiernych w przekonaniu, że są oni prawdziwymi katolikami. Wykorzystają oni każdą możliwą sofistykę i fałsz w diabelskim zestawie narzędzi, aby przekonać wiernych, że nie ma różnicy między Novus Ordo a katolicyzmem takim, jakim był zawsze. Ta obsesja na punkcie utrzymywania aparycji katolickości jest unikalna w całej historii. W przeszłości katolicy biskupi nigdy nie musieli robić szumu z powodu bycia katolikami. Nigdy nie musieli przekonywać ludzi, że to, co robią, jest tym samym, czym zawsze był katolicyzm, ponieważ było to całkowicie oczywiste dla wszystkich. Teraz jednak muszą to robić. A powodem, dla którego robią zamieszanie z powodu bycia katolikami, jest to, że jeśli ludzie nadal będą myśleć o nich jako o katolickich duchownych, to ludzie się im podporządkują. A jeśli się im podporządkują, to będą mieli wiernych w garści. I chociaż wierni będą myśleć, że są pasterzami katolickich prawd i słusznej moralności, to w rzeczywistości będą duchowo zagłodzeni na śmierć. Do punktu, w którym zostaną ostatecznie zmiażdżeni w rękach swoich fałszywych pasterzy. Dziś wszystkie próby podejmowane przez Novus Ordo, aby pokazać, że istnieje ciągłość między soborem a religią katolicką, jaką zawsze była, poniosły sromotną klęskę. Nikt już nawet nie próbuje pokazać, w jaki sposób istnieje ciągłość. Ponieważ, aby zademonstrować ciągłość, rzeczy muszą być wykazane jako prawdziwe lub fałszywe. Ta podstawowa aktywność intelektualna jest prawie całkowicie nieobecna w Novus Ordo. Nie ma tam już żadnej uzasadnionej argumentacji. W Novus Ordo prawda może oznaczać fałsz. Fałsz może oznaczać prawdę. 2 plus 2 może równać się 5. Koń może być krową, a kot psem. W takich kontekstach demonstracje, wnioski i rozumowanie są niemożliwe. Co więc ich motywuje? Kiedyś myślałem, że motywują ich pieniądze, tak jak protestantów. Henryk VIII po swojej schizmie zgarnął całą ziemię, którą posiadał Kościół katolicki, klasztory itd. Było to posunięcie finansowe. Nie jest to jednak intencją modernistów. Religia Novus Ordo nie zarabia żadnych pieniędzy. Tracą oni pieniądze na każdym kroku. Ale to nie ma dla nich znaczenia. Dla nich zniszczenie Kościoła jest czymś w rodzaju krucjaty. To wojna. Walczą nie dla zysku finansowego, ale z powodów religijnych, a raczej w celu szerzenia apostazji. Będą działać tylko tak długo, jak długo rodziny będą dostarczać im dobrych i świętych dusz do skorumpowania, głównie dzieci. Jeśli rodziny będą karmić machinę Novus Ordo dziećmi, wówczas z radością będą kontynuować swoją kampanię zniszczenia. Zakończą tę wojnę przeciwko katolicyzmowi tylko wtedy, gdy rodziny przestaną chodzić do nich po sakramenty, przestaną posyłać swoje dzieci do ich szkół i przestaną finansować ich instytucje. Są jak pasożyt, który może istnieć tylko tak długo, jak długo jego żywiciel dostarcza mu pożywienia. Gdy nie będzie już czym się żywić, odejdą w zapomnienie. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele osób ich broni, powtarzając, że mój ksiądz taki nie jest. Mój ksiądz jest dobry. Nie jest taki jak inni księża. Jest młody, konserwatywny, nosi sutannę i widzi wszystkie problemy w kościele. I tak, chciałby odejść, ale pozostaje w tej sytuacji, ponieważ kocha swoje zgromadzenie. Odpowiem w ten sposób. Gdybyś pracował jako kelner w restauracji i pewnego dnia odkryłbyś, że całe jedzenie, które podajesz ludziom, jest zatrute,
natychmiast przestałbyś tam pracować. Wydostałbyś się z tej sytuacji. Nie powiedziałbyś, cóż, widzę, że w restauracji są problemy, ale zostanę, bo kocham klientów. Takie podejście nie ma sensu. Gdybyś naprawdę kochał klientów, natychmiast wycofałbyś się z tej sytuacji i złożył publiczny donos o zatrutym jedzeniu. Taka jest nasza intencja. To jest powód, dla którego robimy to, co robimy. Aby ostrzegać przed zatrutą żywnością, którą sobór i jego religia serwują ludziom. Szkic przedstawiony w tym kazaniu ma jedynie na celu uświadomienie ludziom powagi problemu. W żadnym wypadku nie ma to być przyczynowy argument teologiczny lub doktrynalny, ale myślę, że dla wielu ludzi konieczne jest rozpoczęcie tutaj. Osiągnięcie punktu, w którym jesteś wystarczająco obrzydzony sytuacją w diecezjach, aby zacząć naprawdę przyglądać się naturze kryzysu w Kościele, a następnie zrobić to, co konieczne, aby wydostać się z tej sytuacji. Abyś mógł zacząć żyć życiem prawdziwego, autentycznego katolika. Tego wymaga od nas nasza wiara. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.